Cześć, powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy tymi facetami, którzy jak chcą poznać dziewczynę, to im prawie zawsze to wychodzi. Jakoś tak te relacje wyglądają naturalnie, wręcz jakby oczywistością jest to, że dostaną ten numer, że się z tą dziewczyną umówią, ale też oczywistością jest to, że ta dziewczyna naprawdę z siebie chce się umówić, a pomiędzy tymi, którzy ciągle kombinują, namawiają te dziewczyny, nawet jak ugrają ten numer, to na dwoje babka wróżyła, co później z tego wyjdzie i te relacje są takie wymuszone. Gdybyś miał tylko jedną różnicę wskazać, to jaka byłaby to różnica? Bo właśnie o tym chciałem porozmawiać w tym odcinku, do którego Cię serdecznie zapraszam. Uwierz, że 20 minut nagrywałem przy tym Pałacu Kultury film i po prostu nie byłem w stanie skleić myśli. Zmęczenie materiału dziś osiągnęło zenitu. Wróciłem do mieszkania i Ty jesteś świadkiem, co mi się uda z tego tematu wykulać. Bo ja pamiętam, że zapisałem sobie kiedyś, żeby nagrać koniecznie o tym, co dziś chcę powiedzieć, odcinek, bo jest to tak ważne. Nie jestem zadowolony z tego, co dziś cisnęło mi się na spontanie, na usta. Mam lekarstwo, które być może pomoże mi się połączyć z moimi myślami. Rafał Żuber schodzi na psy, chleje na filmach. To straszne. Nie, serio, to może być prawdziwy ratunek. Czuję, że mam mózg przegrzany i przelasowany. Mój drogi, najważniejszą bez wątpienia rzeczą, jaką możesz nauczyć się, chcąc mieć dobre wyniki z kobietami, jest budowanie atrakcji. Moim zdaniem to jest największa bolączka facetów i dziwię się, że w dobie tylu dostępnych materiałów z relacji damsko-męskich tak mało kładziony jest nacisk na budowanie atrakcji. Być może wydaje się to temat już tak pospolity, że każdy chce być oryginalny i czegoś tam uczyć po swojemu. Chłopie, budowanie atrakcji jest ewidentnie najważniejszą rzeczą, jakiej możesz się nauczyć. Bo jak nie jesteś atrakcyjny, to nie możesz przejść do dalszej części relacji. Więc możesz zadbać o atrakcyjność pasywną, czyli wszystkie te rzeczy, że zanim będziesz czarował, to one już działają na Twoją korzyść bądź i nie. Takie jak wygląd, Twoja energia, Twój zapach itp. itd. Potrzebny jest też ciekawy sposób prowadzenia rozmowy, żeby ta relacja była zakończona chęcią, zaznaczam, spotkania się z Tobą przez tą dziewczynę. A faceci jaki robią błąd? Że zaczynają relację nie od atrakcji, a od połączenia emocjonalnego, od budowania takiej więzi, od takiego zwanego raportu i od tak naprawdę byle czego, jednym słowem mówiąc. Dlaczego byle czego? Bo taka rozmowa po otwieraczu jak i co tam, to i gdzie lecisz, co tam słychać i tak dalej, to jest po prostu tak beznadziejna, że nazywam to, chyba najłatwiej nazwać to po prostu jest byle czym. I jak chcesz się mnie zapytać, jak powinna wyglądać reakcja dziewczyny przy poprawnej relacji na chęć Twoją spotkania się z nią, to powinna ona nie stwarzać Ci problemów, raczej nie powinieneś w niektórych tylko przypadkach jakoś tam 2-3 razy powtarzać i walczyć o ten numer. To powinno być coś takiego, no jasne, pewnie. Albo sama mówi, znajdź mnie na Facebooku. Tak to powinno wyglądać, jeśli nie masz porównania i jakby nie masz miernika, dzięki któremu możesz zmierzyć, czy Ci to dobrze idzie, czy nie. Jak Ci to dobrze nie idzie, to zobacz, to jest atrakcja jest tak ważną rzeczą, że jestem ślepo w stanie powróżyć. Hej kolego, masz problemy z atrakcją. Moim zdaniem ponad 50% czasu, około 50, minimum 50% czasu spędzanego z kobietą do czasu, aż zadasz jej pytanie o numer telefonu, o spotkanie, powinno być przeznaczone na budowanie atrakcji. Czyli rzeczy, które mówisz, ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, że powinny być przemyślane. Nie wszystko jesteś w stanie przemyśleć, ale mieć przynajmniej gdzieś takie minimalne rozeznanie w tym, co warto powiedzieć. Czy to Cię przesuwa do celu?
Możesz mówić ciekawostki, jeśli dużo podróżujesz, interesujesz się wieloma rzeczami, to będziesz naturalnie dla kobiety ciekawy. Naturalnie, czyli nie będziesz musiał się uczyć rutyn. Będziesz miał na każdą sytuację coś ciekawego do powiedzenia. Tak już jest z ciekawymi ludźmi. Jeśli mówisz jakieś historyjki, to się zastanów, czy twoja historyjka nie pokaże ciebie jako debila, czy twoja historyjka nie pokaże ciebie jakiegoś lekko ducha imprezowicza, czy twoja historyjka nie pokaże czegoś smutnego w twoim życiu. Zadbaj o to, żeby ta historyjka w jakiś sposób coś wniosła do tej relacji, albo dobrze cię przedstawiła, albo czegoś nauczyła dziewczynę, albo pozwoliła tobie pokazać się tej dziewczynie celowo od strony, która jest ci do czegoś potrzebna. To nie jest tak, że ja też myślałem i inni dobrzy z kobietami nad tym, czy historia, którą mówimy, na pewno da nam to, co chcemy. To nie jest proces jakiś sztuczny i na tyle świadomy. Ale intuicyjnie wiemy, żeby nie opowiadać o tym, że kolega żygał na ostatniej imprezie, rozumiesz? Miałem kumpla, który był tak wystudiowany w relacjach, w uwodzeniu, że jak podchodził do dziewczyny, to wszystko, o czym mógł tylko powiedzieć jakąś historyjkę, miał tak obcykane, że to, co mówił, zawsze przybliżało go do celu. Dziewczyna miała aparat na zębach, to on już jakąś historyjkę, że on kiedyś też miał taki aparat i że dziewczyny zastanawiały się, jak to jest się całować z takim aparatem, wchodził na całowanie. Po prostu ze wszystkiego opowiadał jakąś historyjkę, która albo pozwalała mu skojarzyć siebie z kimś, z kim można się całować, albo pokazującą, że podróżuje, że ma jakieś pasje, albo uczącą czegoś dziewczynę. A kobiety lubią czegoś się dowiadywać o życiu, jakoś się inspirować, jak w jakiś sposób to, co mówisz, wzbogaca ich życie. W zasadzie ja też ostro na tym jadę, że tak powiem. Staram się być po prostu ciekawy, czy staram się, nie muszę. Po prostu staram się mieć ciekawe życie, a potem jest jak ciekawie o tym wszystkim opowiedzieć, bo jak jest ciekawe życie, to już masz ciekawe tematy, ciekawe treści. Jakby bycie kimś kompetentnym z kobietami, to jest mocno wykraczający poza uwodzenie temat. Ty widzisz, problem facetów jest taki, że zaczynają właśnie, nie mając tej atrakcji, od raportu. Od takiego, raport to jest innymi słowy chęć poznawania dziewczyny, jej wartości i tak dalej. Bo zobacz, to jest bardzo, bardzo naturalne, tak ci to wytłumaczę. Jak ty podobasz się dziewczynie, to możesz poznać to po tym, że oczywiście mowa ciała, bawienie się włosami, patrzenie ci w oczy i tak dalej, ale oprócz tego będzie zadawała pytania o twoje życie. Dużym znakiem zainteresowania jest to, jak już się pyta, czy masz dziewczynę, kiedy ostatni raz miałeś, bada cię, czy jesteś skory na przykład do związku, tego rodzaju rzeczy. To jakby jesteś wtedy, powiedzmy, że przekonany, że masz w jej oczach atrakcję. I możesz wtedy odpowiadać na te pytania, pytać ją o podobne rzeczy, żeby zbudować między wami takie lepsze trochę porozumienie, lepszą więź. Problem jest w tym, że faceci od tego zaczynają relacje. Podchodzą do dziewczyny, mówią, że im się podobała, jakoś to motywują i zaczynają ją poznawać w taki sposób, że albo dokąd lecisz, albo robią te rzeczy, które właśnie przed chwilą powiedziałem, że robią kobiety, jak są tą zainteresowane. Naturalnie, bo ty jesteś nią zainteresowany, więc po prostu jedziesz z tą serią pytań. Problem tylko polega na tym, że jeśli ty nie masz u niej atrakcji, to niekoniecznie ona chce ci na te pytania odpowiadać, bo w jakim celu? Lepiej więc skupić się na atrakcji i poczekać na ten moment, aż ona zacznie zadawać ci te pytania, co pozwoli ci mieć pewność, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Miałem okazję słuchać naprawdę przytłaczającą ilość podejść facetów, kiedy podchodzą do kobiety i chcą ją zapoznać, i mogę śmiało stwierdzić, że ewidentnie są braki w budowaniu atrakcji. Często jest to coś takiego i uwaga, 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 uwaga. Bardzo ważna rada, bo ona się powiela regularnie, więc jest ważna. Po wypowiedzeniu otwieracza jest pierwszy newralgiczny punkt. Jest to taki punkt, gdzie kobieta, gdy do niej podchodzisz, nie wie, czy przyszedłeś tylko powiedzieć to, że ci się ona podoba, czyli jakby podzielić się z nią tym i nie masz na to dalej pomysłu, po prostu chciałeś tylko to, czy ty to powiedziałeś jej, ale zmierzasz do czegoś więcej. Naprawdę, ona tego nie wie, bo jak ty wypowiesz otwieracz i po czym
zrobisz pauzę, którą właśnie odlecam i zachęcam do mówienia ciągiem akurat w tym newralgicznym punkcie po powiedzeniu otwieracza, czyli na przykład jak kończysz otwieracz mówić słowami na przykład no i takie wrażenie na mnie wywarłaś, no że po prostu musiałem do ciebie podejść. No bo wiesz, kurczę, byłem wcześniej, jakaś tam historia. Jakby jest ciąg. A jak jest takie coś, no i stwierdziłem właśnie, że podejdę do ciebie i ci to powiem. Ty na nią patrzysz, ona ci dziękuję, jest taka chwila ciszy i nagle ona czuje się na tyle niezręcznie w tej sytuacji, że przypomina jej się, że się śpieszy, no dobra, to ja już muszę iść czy coś, bo naturalnie ona jakby nie chce się jej być w relacji, na którą ty nie masz pomysłu, bo ona będzie musiała w tym wszystkim partycypować cały czas. Jakby z jej strony, kobiety, która jest uwodzona przez ciebie, chciałaby, żebyś ty chociaż miał ten zamysł na całość tej sytuacji, bo ty ją stworzyłeś. Na zasadzie widzę jakoś tą sytuację, mam konkretny zamysł, wiem, co chcę dać tej kobiecie, idę to sprawić. Uczynić to realnym. A to jest tak, że ty podchodzisz tylko żaląc się jej, można powiedzieć, że ci się spodobała i ty tak naprawdę nie wiesz za cholerę, co z tym zrobić, bo jesteś dzieckiem, które tego nie przemyślało, a nie mężczyzną i idziesz tam w jej łaskę. Niech ona teraz coś wymyśli. Co można z tym zrobić? Co dalej? Bo ty nie wiesz. Hej dziewczyno, poprowadź to za mnie, bo dziś dziewczyny są bardziej zaradne, a my faceci nie wiemy, co robić w takich sytuacjach. Tak to do cholery wygląda. Więc ty generalnie dobrze, jak miałbyś chociaż pomysł na to, do czego byś chciał to wszystko doprowadzić, jakiś zamysł delikatnie organizacyjny. Podchodzisz do dziewczyny, mówisz jej otwieracz i ciągiem wprowadzasz ją w coś miłego. Coś, co jest budowaniem atrakcji. Ciekawa historyjka, jakaś ciekawostka na jej temat, jakieś wyznanie, które może ją czegoś nauczyć, coś jej dać, pokazać jej, jak można inaczej myśleć o niej. Czyli przedstawić jakiś swój sposób widzenia jej, dlaczego właściwie do niej podszedłeś. Nie tylko, że masz ładne oczy, ale może wszystkich wokół da się zignorować, a ona przez to, że tak wyjątkowo się dziś ubrała i porusza się jak prawdziwa kobieta, prawdziwa, taka jakby stworzona była do tego, żeby ją całować, żeby dawać jej przyjemność i przypomina o istnieniu delikatności w świecie, kiedy na nią patrzysz i tak dalej. Można tu wymyślać. Jeśli dasz jej coś takiego naprawdę innego niż tylko jesteś ładna, podobasz mi się i te wszystkie rzeczy, które wszyscy powtarzają, to będzie jej bardzo miło. Będzie to też świadectwem na to, że twoja obecność w jej życiu w przyszłości będzie dostarczała jej, będziesz monopolem na dawanie emocji tego typu. A jak ty podejdziesz i powiesz co tam, to tak jakbyś chciał powiedzieć: ja w ogóle nie mam ochoty nawet się wysilać, żeby jakkolwiek sprawić ci przyjemność. Mi się podobasz i to wszystko. Więc daj mi numer. I będziesz zawsze o ten numer walczył. Relacja powinna być tak poprowadzona, żeby oczywistością było to, że już nawet jej zależy na tym, żebyście byli jeszcze w kontakcie. Więc budowanie atrakcji jest rzeczą szalenie ważną i radzę ci się na tym skupić. Ten odcinek nie będzie długo trwał, bo szczerze mówiąc, jest to, widzisz, ja się czasami zamyślam i robię takie pauzy między słowami. Wiesz dlaczego? Bo ja wybieram spośród rzeczy bardziej być może ważnych w tym momencie, żeby je powiedzieć, bo jest ich aż tak dużo. I temat jest naprawdę złożony bardzo. Można go rozszerzyć tak, że to by był temat na kolejnych ileś tam filmów. Ale o tym już dużo było i nie chciałbym tego tutaj powtarzać. Ja chcę ci tylko po prostu uzmysłowić, że jak ci nie wychodzi ciągle z dziewczynami, to możesz mieć prawie pewność, że jest to kwestią atrakcji. I tej pasywnej, takiej zewnętrznej, podstawowej i tej, co potrafisz robić w relacji po otwarciu. Więc nie żeruj na kobiecie, nie idź tam po to, żeby coś otrzymać, idź tam po to, żeby coś dać, żeby naprawdę po twoim odejściu czegoś zabrakło, żeby stwierdziła, że jak byłeś, było lepiej niż jak odszedłeś. I to jest dobry punkt wyjściowy. Z moich materiałów VIP połowa, fundament sukcesu z kobietami jest o atrakcji. W tajemnicach gracza dwójce jest o atrakcji i to tak dobitnie. Jest tam najciekawszy sposób otwarcia kobiety też przedstawiony, czego nie ma w żadnych innych materiałach, czyli podejście koncepcyjne, które jest najwyżej punktowane wśród kobiet, nie tylko direct, hej, podobasz mi się i chciałbym Cię poznać, nie tylko indirect, czyli fajną masz parasolkę, gdzie można ją kupić, a tak w ogóle,
Nie tylko sytuacyjne, o kiedy to światło wreszcie zmieni się na zielone, a tak w ogóle co słychać, ale koncepcyjne, najważniejsze, najbardziej budujące atrakcje, pokazujące Twoją zręczność umysłu i tak dalej. Rozwijaj się, chłopie, i pamiętaj o atrakcji. I bardzo Cię zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bo zamierzam udoskonalać go i niebawem po skończeniu doskonałego gracza będziemy działać częściej na kanale, bo teraz zwyczajnie natłok czasu, okres szkoleniowy itp. itd. Daj lajka, daj suba i do zobaczenia w następnym odcinku.